Czujesz paraliż, kiedy masz zagadać do osoby, której dobrze nie znasz? Bez przerwy wyrzucasz sobie swoje błędy i niepowodzenia? A może ciągle czujesz się niewystarczająca? To wszystko pewnie dlatego, że brakuje ci pewności siebie. Dziś omówimy sobie 5 sposobów na to, jak ją budować. Zapraszam! Witam serdecznie w najnowszym odcinku. Dziś przyjrzymy się tematowi pewności siebie. Dziś porozmawiamy o 5 sposobach na to, jak budować pewność siebie we własnych oczach, dzięki czemu później jesteśmy też odbierani jako osoba pewna siebie przez otoczenie. A jak wiesz bardzo dobrze, osoby, które uchodzą czy są postrzegane jako pewne siebie, dużo lepiej sprzedają, dużo lepiej negocjują i dużo łatwiej osiągają swoje cele, skłaniając na przykład innych do tego, żeby im w realizacji tych celów pomogli. Zatem zaczynamy. Pierwszy sposób na budowanie swojej pewności siebie to skup się na swoich kluczowych umiejętnościach i na tym, co jest Twoją pasją. Czyli z jednej strony, kiedy chcemy się rozwijać, to dobrze jest próbować nowych rzeczy. Rozważmy to na przykładzie. Na przykład chciałbyś działać w social mediach i budować swoją markę osobistą, ale przeraża Cię nagrywanie wideo przed kamerą, może brzmienie Twojego głosu, może wygląd Twojej twarzy na wideo. To są dwie takie bardzo częste obiekcje, kiedy ktoś chce zacząć publikować w social mediach. Więc może, żeby zacząć, to niekoniecznie od razu musisz iść po nagrywanie wideo, choć jest to na pewno najszybsza droga do budowania dzisiaj zasięgu w social mediach, ale jeżeli macie to paraliżować i masz nie zrobić żadnego kroku, a na przykład bardzo dobrze piszesz, od zawsze nie miałeś problemu z pisaniem wypracowań kiedyś w szkole, z pisaniem tekstów, z w ogóle posługiwaniem się takim pisanym słowem, to może zacznij od publikowania takich postów tekstowych. Oczywiście, czy one będą miały tak duże zasięgi, jak mogą mieć potencjalnie rolki? Nie, nie będą miały. Ale w budowaniu pewności siebie, bo to ona później jest takim motorem, motywatorem do tego, żeby robić kolejne kroki, wspinać się i sięgać po to, co dzisiaj jest poza zasięgiem, najważniejsze jest takie poczucie tego, że Ci wychodzi, poczucie tego, że potrafisz, poczucie tego, że dajesz radę, bo to schodek po schodku pozwala Ci budować swoją pewność siebie, a co za tym idzie efekty. Więc jeżeli na przykład w kontekście działania chociażby w social mediach dziś problemem dla Ciebie jest nagrywać wideo, to zacznij od pisania postów tekstowych. Druga rzecz, jaką możesz zrobić w tym kontekście, to możesz również napisać sobie scenariusze. Możesz napisać sobie wręcz słowo w słowo to, co chcesz powiedzieć. Kiedy zaczynałem nagrywać ja swoje pierwsze rolki, na przykład nagrywam różnego rodzaju rolki, które są scenkami, czyli rozmową między dwoma osobami. Wiadomo, że przecież co sekwencję się nie przebieram, tylko najpierw przebieram się w jedną postać, nagrywam wszystkie zdania, które wypowiada ta postać, później przebieram się w drugą postać, nagrywam wszystkie zdania, które ta druga postać ma wypowiedzieć. Jest jasne, że żeby to zrobić dobrze, to napisanie scenariusza wręcz słowo w słowo jest bardzo pomocne, no bo trudno zapamiętać co, kiedy, po czym, z jakimi emocjami ma powiedzieć dana postać, żeby scenka miała po prostu sens. Więc jeżeli chcesz budować swoją pewność siebie, podsumowując ten pierwszy czynnik, to skup się na tym, co wychodzi Ci już dobrze i zacznij to rozwijać i powoli przesuwaj się w stronę tego, czego dopiero musisz się nauczyć. Drugi sposób na budowanie pewności siebie to nawiązywanie nowych relacji. To jest ciekawe, miałem ostatnio okazję porozmawiać z kilkoma osobami, które mają dużą blokadę w nawiązywaniu relacji z nowymi osobami. Co więcej, czasami mają problem z podejściem do osoby, którą znają i rozpoczęciem rozmowy. Wydaje się nam to przerażające, boimy się trochę odrzucenia, boimy się oceny tej drugiej osoby, albo coś po prostu wewnętrznie nas paraliżuje. Jesteśmy niepewni siebie. I teraz jak rozwijać pewność siebie dzięki temu? Można zacząć od naprawdę błahych rzeczy. To nie jest tak, że jak chcesz nawiązać relację z kimś kompletnie nowym, to on czeka na to, że wrzucisz mu temat życia, na który teraz będziecie przez godzinę rozmawiać i to będzie już po prostu przyjaźń od pierwszego wejrzenia. Relacje między ludźmi, zwłaszcza z nowymi, zaczyna się od naprawdę prostych, prozaicznych rzeczy. Jeżeli chciałbyś poznać kogoś, kto jest w Twojej pracy, możesz zwyczajnie zacząć od rozmowy na temat tego, jak minął weekend, czy jakie plany są na kolejny weekend. To są proste rzeczy, które nawet czasami, gdzieś tam są przecież w różnych firmach takie pokoiki gospodarcze, gdzie się robi kawę, czy coś do jedzenia, i czasami stoimy w tym pokoiku, obok stoi ktoś, kogo znamy, mówimy nieśmiało cześć i no nie możemy się przemóc, żeby zagadać. To nie oznacza, że jak jesteś mężczyzną i zagadasz do kobiety, to od razu chcesz ją zaprosić na randkę czy odwrotnie. Po prostu warto poznawać ludzi, bo im więcej masz pozytywnych interakcji między ludźmi, im więcej masz
dobrych znajomych, nie mówię już o przyjaciołach, ale o dobrych znajomych, ludzi, z którymi po prostu mijasz się z uśmiechem na twarzy, tym lepiej czujesz się w danym otoczeniu i tym bardziej twoja taka strefa oddziaływania, strefa mocy się poszerza. Czy to stresuje? Myślę, że stresuje większość osób na tej planecie. Poznawanie nowych ludzi i wychodzenie z tej strefy dyskomfortu. Więc jak zaczniesz to robić ty, to będziesz po pierwsze wyglądać na osobę pewną siebie i nawet jeżeli masz sucho w gardle, nawet jeżeli głos ci drży, nawet jeżeli masz krople potu na czole, ale to ty zapytasz o jakie plany na najbliższy weekend, to proste pytanie, na które ktoś może pomyśleć, kurczę, co go obchodzą plany na weekend? Może, a gdzieś tam jadę ze znajomymi, a idę na koncert, a w tym, to muszę odpocząć, poczytać książkę. No, ja mam to samo, czy tam cokolwiek innego. To nie musi być długa rozmowa, ale to, co osiągasz dzięki temu, to dochodzi do przełamania tak zwanych pierwszych lodów. Czyli dzięki temu ten taki, taka sztywność w kontakcie z tą konkretną osobą już trochę się luzuje. Poza tym pokazujesz się jako osoba odważna, która zadaje takie pytanie, to nie musi być o weekend, możesz wymyśleć inne, równie proste, czyli jak dzisiaj samopoczucie, albo na przykład można powiedzieć coś na temat tego, że jest dużo roboty, czy u was też taki ogień w dziale. I to są tematy, które są prozaiczne, to nie jest nic wybitnego, ale pozwala się rozbujać, rozkręcić, rozpędzić. Może się okazać, że po drugiej stronie będziesz mieć osobę, która wcale nie szuka interakcji, coś tam odburknie, powie, okej, zapisz sobie to jako sukces, że zrobiłeś to, czy zrobiłaś pierwszy raz i ponawiaj przy kolejnej okazji. Będzie to budowało twoją pewność siebie. Trzeci sposób na budowanie pewności siebie to naucz się akceptować swoje błędy. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. I często naszą pewność siebie odbiera nam to, że boimy się, że popełnimy błąd. Albo popełniliśmy błąd w przeszłości i teraz boimy się nawet spróbować, żeby tylko znowu błędu nie popełnić. Nie ma takich ludzi, którzy błędów nie popełniają. Za każdym sukcesem, za każdym sukcesem, jeszcze raz powiem, za każdym sukcesem stoi mnóstwo niepowodzeń. Steve Jobs powiedział też kiedyś o tym, że patrzycie na naszego iPhone'a, patrzycie na naszego MacBooka i myślicie, że my w Apple'u wymyślamy tylko fantastyczne produkty, bo nie znacie tych setek produktów, które nam kompletnie nie wyszły. I to jest bardzo dobry cytat, który pozwala zobrazować, jak to wygląda w rzeczywistości. Ile razy się tobie nie udały pewne rzeczy i co z tego? Ale masz też na swoim koncie rzeczy, które ci wyszły, które zrobiłeś, zrobiłaś i które miały pozytywny rezultat, a być może nawet sukces. Do sukcesu prowadzi droga usłana błędami i porażkami. Mówi się nawet o tym, nie wiem czy o tym słyszałeś, że ekspert to jest człowiek, który popełnił wszystkie możliwe błędy w danym temacie. Ekspert to jest człowiek, który wie, czego nie robić. I my często, kiedy na przykład, to tak samo do mnie, zgłaszają się klienci na konsultacje indywidualne po to, żeby pomóc im poukładać sprzedaż, biznes czy budować markę osobistą, to od czego zaczynam, to zbadanie stanu, w jakim są teraz, co robią obecnie i pierwsze, czego szukam, to w czym sobie sami podstawiają nogę. Mój bezpłatny e-book, który jest możliwość jego pobrania i jest link w opisie do tego, żeby pobrać go za darmo, czyli bezpłatnie, to jest jak uniknąć trzech największych błędów sprzedaży, bo eliminacja błędów czy poznanie błędów pozwala nam robić progres. I teraz zobacz, ekspert to jest ktoś, kto sam próbując, sprawdzając, testując, popełnił błędy i zna wszystkie te sposoby, które nie działają. Kiedy przychodzi do mnie ktoś do pracy w sprzedaży, to dostaje gotową ścieżkę, co ma robić. Zrób to, potem to, potem to, potem to, potem to i będziesz nauczony tego, jak sprzedawać, będziesz dostawać kontakty, będziesz dostawać leady, czyli kontakty do potencjalnych klientów i teraz tylko rób to, co ci mówię. Ludzie kombinują po swojemu. Bardzo wielu ludzi myśli, że wynajdzie koło na nowo. Na przykład my pozyskujemy klientów z internetu, przychodzi ktoś zupełnie z zewnątrz i mówi, ja będę roznosił ulotki. Stary, my już te ulotki roznosiliśmy wiele razy. To ja dam ogłoszenie w gazecie. Stary, dawaliśmy ogłoszenie w gazecie. To ja może tutaj teraz napiszę to i to i albo zadzwonię. Nie, nie dzwoń, tylko zrób to i to. Czyli dajemy gotowe sposoby. Dlaczego? Bo wszystkie te pomysły już żeśmy sprawdzili i wiemy, co nie działa. I nie tracimy czasu na rzeczy, które nie działają. Tym się różni ekspert od amatora, że amator widzi wiele możliwości, a ekspert widzi ich niewiele. I teraz z czego wynika pewność siebie eksperta? Z tego, że popełnił mnóstwo błędów. I teraz jaka z tego dla nas płynie lekcja? Jaka płynie z tego lekcja dla ciebie? Zacznij akceptować błędy jako naturalny koszt
rozwoju. Jest to element procesu, w którym się ekspertyzujesz, którym dochodzisz do profesjonalizacji w dowolnej dziedzinie, czy są ćwiczenia, dieta, rozwój zawodowy, kariery, wychowywanie dzieci. Nie da się tego przejść bez błędów. I zamiast wyrzucać sobie, to na przykład, jeżeli w pracy popełnisz następnym razem jakiś błąd, a go popełnisz prędzej czy później, to zamiast się obwiniać, zamiast się tłumaczyć, to usiądź, weź kartkę papieru i długopis i napisz, co następnym razem mogę zrobić lepiej, czego się uczę z tej sytuacji, gdzie popełniłem ten błąd, jak następnym razem mogę zrobić lepiej. To będzie powodować, że z każdą taką kolejną sytuacją twoja pewność siebie będzie rosła. Czwarty sposób na budowanie pewności siebie to ćwicz pozytywne myślenie. I oczywiście możesz powiedzieć, co za frazes. Panie Celeban, kto tego nie wie? Nie sztuką jest wiedzieć, sztuką jest robić, sztuką jest stosować wiedzę. Co mam na myśli, mówiąc ćwicz pozytywne myślenie? Wiąże się to z punktem trzecim, czyli właśnie odnośnie swoich własnych błędów. Gdybym miał się skupić w swojej karierze na tym wszystkim, co mi nie wyszło, to było tego zdecydowanie więcej niż tego, co zrobiłem dobrze. Jednak patrząc, to jest taki syndrom mistrzów, syndrom ludzi, którzy osiągają sukces. Myślą o tym, co im się udało i zawsze mają głód na więcej, to jest oczywiste, ale nie skupiają się na porażkach. Okej, było, to już na ten moment jest historia, nic z tym nie mogę zrobić, bo póki co nie mam maszyny do podróży w czasie, żeby móc wrócić i zagrać to jeszcze raz, zrobić to jeszcze raz, spróbować jeszcze raz, nie mogę, to już jest historia, błąd jest historią, ale co zrobiłem dobrze? Co mi wyszło? Co zrobiłem tak, jak należy. I myślenie o tych rzeczach, które wyszły, które były dobre, które zrobiłeś prawidłowo albo wręcz wyśmienicie, buduje twoją pewność siebie. Jedno z takich bardzo dobrych, praktycznych, mentalnych ćwiczeń, które ja praktykuję od jakiegoś czasu i zrobiło mi naprawdę super robotę, to codziennie rano wstań i zapisz, albo chociaż na początku pomyśl, o trzech rzeczach, za które jesteś wdzięczny. Wdzięczny samemu sobie. Samej sobie. Za co jesteś sobie wdzięczna? Trzy rzeczy z rana. Szybka akcja, usiądź, zamknij oczy, pomyśl. Trzy rzeczy. Za co jestem sobie wdzięczna? Za wczorajszy dzień, ogólnie w życiu. I te pielęgnowanie takiej ekonomii wdzięczności, myślenia o tym, co robisz w kategoriach dobrych, a masz takie na swojej liście, będzie budować twoją pewność siebie przed kolejnym dniem. Piąty czynnik, który pomaga, czy piąty sposób, który pomaga budować pewność siebie, to stawiaj sobie cele i osiągaj je. I tutaj nie będziemy wchodzić bardzo mocno w kwestię realizacji celów. Nagrałem na ten temat cały materiał na początku roku, jak osiągnąć noworoczne cele, gdzie pokazuję kilka czynników, które są kluczowe. Natomiast tu mówimy o tym w kontekście budowania pewności siebie. Nie da się budować pewności siebie, kiedy nic w życiu nie zmieniasz. Kiedy wystawiasz sobie za duże cele i ich nie osiągasz, to twoja pewność siebie maleje. Więc nawet jak masz bardzo duży cel, taki długoterminowy, podziel go na mniejsze części. I teraz osiąganie celów wiąże się z pokonywaniem trudności. Czyli wystawiasz sobie jakiś cel, planujesz na przykład zarobić więcej pieniędzy, przebiec jakiś tam dystans, na przykład 5 albo 10 kilometrów. Teraz wychodzisz biegać, przebiegasz 2 kilometry i nie masz pary w płucach, łapie cię zadyszka, sił w nogach nie ma i już masz ochotę się poddać. Okej, to być może to jeszcze nie dzisiaj. To po tych 2 kilometrach wróć, doceń siebie za to, że wyszedłeś, czy wyszłaś z domu i zrobiłaś te 2 kilometry i jutro, czy za 2 dni spróbuj znowu. Zrób kolejną próbę, podejmij kolejne działanie. Być może następnym razem przebiegniesz znowu tylko 2 kilometry, a może je po prostu przespacerujesz. Może bieganie to za dużo, bo nie biegałeś, czy nie biegałeś kilka lat, czy w ogóle nigdy i musisz przyzwyczaić do tego mięśnie i nogi. Zacznij od szybkich marszów. Teraz robienie takich drobnych rzeczy, kiedy musisz zacząć biegać, to na początku nogi bolą, pojawiają się zakwasy, trochę jest zadyszka, spocisz się. Czyli są pewne to trudności, jest to pewien dyskomfort, z którym musisz sobie poradzić, aby umocnić siebie i zbudować taką pewność, że dasz radę to zrobić. Bieganie jest takim przykładem i ciekawą metaforą osiągania dowolnych celów, bo w jakiejkolwiek dziedzinie warto zaczynać od takich rzeczy, które jesteś w stanie osiągnąć. Mały cel osiągasz, okej, zrobiłem to, zrobiłam. Mały cel, okej, zrobiłam to, mogę, potrafię, umiem, jestem w stanie. I już pewność siebie rośnie. I z czasem będziesz te cele po prostu powiększać, dzięki czemu w zasadzie nic nie jest niemożliwe. Wszystko, co sobie wymarzysz, możesz osiągnąć, tylko nie od razu, być może nie w tym roku, ale długoterminowo jesteś w stanie dojść do naprawdę dużych rzeczy, budując pewność siebie. Podsumowując, aby budować pewność siebie, dziś omówiliśmy 5 takich sposobów. Jestem ciekaw w ogóle,
Który z tych sposobów przyda Ci się najbardziej? Napisz koniecznie w komentarzu, który z nich zastosujesz w pierwszej kolejności. Czy to będzie koncentrowanie się na swoich umiejętnościach i pasjach i rozpoczęcie działania od tego, co już wychodzi Ci dobre? Czy może nawiązywanie relacji z osobami w pracy i w swoim otoczeniu, nawet w taki prosty sposób, przełamując się do zagadania jako pierwszy czy pierwsza? A może będzie to czynnik numer 3, czyli akceptacja swoich błędów i wyciąganie z nich wniosków? A może pozytywne myślenie na temat tego, co udało Ci się już do tej pory zrobić, co zrobiłaś, co osiągnęłaś, dzięki czemu będziesz budować pewność siebie i za co jesteś sobie wdzięczna? A może to będzie czynnik numer 5, czyli stawianie sobie mniejszych celów, ale robienie tego częściej, osiąganie ich i w ten sposób cegiełka po cegiełce budowanie pewności siebie. Pewność siebie to nie jest coś, z czym się rodzimy. Pewność siebie to nie jest coś, co możemy za takim strzałem, czy też machnięciem magicznej różdżki zbudować od razu. Budowanie pewności siebie, jak budowanie domu, składa się z różnych małych cegiełek. Jak będziesz to robić regularnie, to Twoja pewność siebie będzie rosła. A im więcej będziesz mieć efektów, tym więcej będziesz miał, czy miała potwierdzeń na to, że ta pewność siebie to nie jest takie sztuczne napompowanie, tylko jest to oparte na faktach i uruchamiamy taki circle, chciałem powiedzieć, czyli takie koło, które jest samospełniającą się przepowiednią, czyli wychodzi mi, stawiam kolejne cele, a wiem, że mi wyjdą, bo przecież mi wychodzi, więc znowu mam potwierdzenie i znowu mam większą pewność siebie i pewność siebie tak się buduje i jest ona prawdziwa, niesztuczna, niezbytnia, tylko oparta na faktach. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to koniecznie to zrób i kliknij dzwoneczek, żebyś dostawał czy dostawała powiadomienia o nowych filmach. I oczywiście, jeżeli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, to poproszę Cię o jedną rzecz. Daj łapkę w górę, to będzie rzecz składająca się z kilku mniejszych. Daj łapkę w górę, napisz jakikolwiek komentarz dla zasięgów, niech algorytmy YouTube'a poniosą go do innych osób, które powinny to zrobić i powiedz proszę o tym kanale jednej osobie, której życzysz dobrze. Kliknij link czy do tego filmu, czy do dowolnego na tym kanale. Wyślij dzisiaj jednej osobie, którą cenisz, ten materiał, bo być może jej również pomoże budować pewność siebie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Grzegorz Celebot.